Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy modernizować otóż ten zawór. Mam nadzieję, że widać. Jest to zawór typu termostatycznego. I czemu ja go będę chciał wymienić? Jest sprawny. Jemu nic nie dolega. Jedynie jest tak zwany efekt pocenia się pieca. Już wam pokazuję, o co chodzi. Teraz pokażę wam górę pieca. Kto ma piec i pali, jak to się mówi, tylko przez zimę, wie, o co chodzi. Jest tak zwane pocenie się. Co te pocenie wywołuje? Różnica temperatury między piecem a otoczeniem. Piec jest zimniejszy niż otoczenie. I to jest tak samo, jak weźmiecie sobie zimną butelkę z lodówki i dacie na stół. Butelka zaczyna się pocić. Tutaj tego tak nie widać, ale tu widać pogrom. Skończyłem palić, nie paliłem, wyczyściłem piec. Jedynie palenisko jeszcze nie wyczyściłem, popiołu nie wybrałem, ale widać, że rdza się robi. Ja tego nie chcę. Ten piec ma jeden rok. Tutaj sobie lekko dziubłem. Tutaj tylko sobie lekko dziubłem. Może widać, że jest dziura. Widzicie to? Normalnie się wszystko łuszczy. Czemu? Widzicie ten żółty nalot? To jest siarka. Przed tym nie uciekniemy. Ta siarka tam będzie. I to zżera nasz piec. Dlatego chcę właśnie wrzucić ten zawór, żeby... Zaraz chcę zobaczyć. Na piecu jest około 20 stopni. Mam włączone cały czas pompki, że z domu temperaturę z grzejników zrzucam na piwnicę, na bufor. Jak widać, powrót ma też około 20 stopni, a zasilanie mamy 21-22 stopni. W miarę ok, pokazuje. Tutaj tak samo pokazuje. Tyle samo. Czasem jest, no nawet no, nie zobaczycie, bo nie ma takiej jakości. Tu jest normalnie para wodna. To wszystko się skrapla. Bo jest tutaj wilgotnie, a mianowicie wilgoć wynosi w tym momencie coś około 80 stopni. Dlatego tutaj mam taki osuszacz i muszę go odpalać, żeby jakoś tutaj kontrolować tą temperaturę. No i tak. Wiemy, czemu będziemy robić to. Jak będę z grzejników, czyli tutaj mamy ciepło, co idzie teoretycznie na grzejniki, to tutaj będzie cisło zimną wodę z bufora, a powrotem powinna iść ciepła. Jedynie ten zawór termostatyczny, on dopiero się otwiera przy 55 stopniach. Nie jest możliwe, żeby teraz on zaczął działać, bo mamy 20 stopni. Czyli obieg się zamyka, tak żeby to pokazać w miarę, od strony pompy. Pompa ciągnie, czyli tędy ciągnie, pcha tutaj przez piec, wychodzi górą, wychodzi tu. Tu mamy trójnik i idzie na zawór termostatyczny. I zamykamy kółeczko przez pompę. Czyli on non-stop mieli tą wodę tędy. Wiadomo, on jest minimalnie nieszczelny, więc troszeczkę tego ciepła idzie tutaj przez tą rurę, tą dolną, idzie na bufor. I odbiera troszeczkę temperatury z bufora. Ale mi chodzi o to, że ja sobie mogę to otworzyć na fulla i będę miał piec, który ma rok. Piec ma rok, żeby nie było. Tak wygląda piec, który ma jeden rok. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Chyba nie będzie widać rok produkcji. Piec ma rok. O, tutaj jest, kiedy go uruchomiłem. Sam go uruchamiałem. Sterownik będzie wymieniany. Bufor też sam uruchamiałem. W sumie wszystko sam sobie uruchamiałem. Grzałka na razie jest w fazie przeróbki.
bo mam kilka koncepcji, jak to zrobić. Tutaj mam system do filtracji wody z centralnego. Mam takie coś. Jak ktoś by był zainteresowany, to mu pokażę, o co dokładnie chodzi. No i tak. Ten zawór, który był pokazany dużo prędzej na różnych filmach, od unboxingu do montażu, będzie tu. Na początku za bardzo nie chciałem tego dawać w ten sposób, choć chciałem. Nie dawałem tego, bo myślałem, że to da radę też w lato. Niestety myliłem się i teraz trzeba drugi raz kupić. A druga rzecz, nie chciałem tego dawać, bo może będzie widać, tu mamy ściany, zmniejsza to prześwit. A ja tu mam naprawdę mało miejsca, ale udało mi się wciągnąć bufor 500 i piec 30 kW. No ale zawsze to będzie można zdemontować i w razie W będę umiał robić to, co chcę. Czyli tak, tu mam śrubunek, tu mam śrubunek, tutaj nie mam śrubunka. Najbliższy śrubunek sobie zrobiłem tutaj. Jak widać, wszystko nie było ruszane specjalnie, jak to zawsze ja, żeby było na żywca. Czyli tak, zakręcamy sobie dół. Musiałem dokręcać dławiki na zaworach, więc pamiętajcie, jak będziecie robić centralne, dawajcie sobie zawory z dławikami, bo mi tutaj kapało. Pierwsze zamknięcie od roku udało się. Jest wskazane, żeby każdym zaworem przynajmniej raz do roku ruszyć, żeby na przykład jak teraz było możliwe właśnie zamknięcie. Przygotowałem sobie czystą miseczkę, bo tak jak tutaj mam ten zawór, jeszcze jeden będę taki dokładał, to jest zawór filtracyjny i tutaj sobie wrzuciłem już odpowietrznik. To będzie jeszcze dane tutaj, prawdopodobnie tak jak sobie mierzyłem, tak? Tylko że ten element spustowy będę wykręcał, żeby było dojście do tego zaworu w razie W. No i co? Tutaj jest też taki zaworek. Damy sobie miseczkę i zobaczymy, co się nazbierało przez rok. A, tylko sobie wyłączę pompy z racji, żeby się nic tutaj nie podziało. Nic nie będzie widać, bo ja mam tu naprawdę na ciemno ustawione. Dobra, pompy milczą. I lecimy. Przepraszam, nacisłem na przycisk, jak zmieniałem rękę. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko. No, nie ma źle. Myślałem, że będzie więcej zanieczyszczeń. Jak po roku. Nie ma źle. Jest kilka takich grudek, coś tam pływa. Ale i tak ja to sobie rozkręcę, bo tutaj idzie go od połowy rozkręcić. Tylko że zakręcę jeszcze tutaj to i sobie wodę przeleję. Jak to się mówi, mam tutaj dość dużo wilgoci. Nie potrzebuję większej ilości tej wilgoci. No, stary jest dom, stara piwnica, nic nie jest izolowane. Są efekty jakie są, ale dajemy radę. Trzeba sobie radzić zawsze z tym, co nam daje życie. Lecimy dalej. A teraz już to nie wygląda takie czyste, ale nie wiem, czy to z racji tego syfu, który był na filtrze, czy sam filtr. No ale poszło. Okej. Gdzieś powietrze zaciągło. Teraz tak, tą kratkę filtracyjną idzie wyciągnąć. No ale widać, że tutaj już troszeczkę ta woda wygląda ostro inaczej. Tu już tak to, jak to się mówi, pięknie nie wygląda. Spróbuję między kolana złapać sobie ten filterek. I teraz poszło. Dlaczego to właśnie dałem? Widzicie ten nalód na bokach? To jest tak zwany szlam. A tu na magnesie, bo tu jest magnes neodymowy, tutaj od drugiej strony, te płaskie coś,
nabrało wiórów. Ja cię podstawię, bo cały czas leci. Nabrało wiórów, które mimowolnie gdzieś tam w instalacji będą. To są wióry metalowe, które później niszczą pompy, zapychają zawory termostatyczne i tak dalej. Ja tego nie chcę, dlatego mam jeden taki filtr i będę dokładał drugi filtr, bo teoretycznie ten filtr chroni tą pompę, a tą pompę nic nie chroni. Dopiero za pompą jest taki prosty filtr siatkowy, jakby coś z grubsza leciało, co jeszcze zostało z poprzedniego, powiedzmy, pieca. To będę zmieniał, dlatego tam będzie dodany ten filtr. Dobra, bez obijania w bawełnę. Muszę iść to wyczyścić. Później wam pokażę, jak to będzie wyglądało czyste. I lecimy z tematem dalej. Tylko muszę coś chyba mi puszcza, bo jakoś tego leci więcej niż powinno. Któryś zawór chyba nie ma dokręcony. Dobra, biorę się za sprzątanie. Zaraz pokażę wam, jak będę to odkręcał po jednym roku. Jak będę ten zaworek odkręcał po roku. Dobra, to do za. No i dobrze, minęło dosłownie kilka minut. Wyczyściłem to. Widać teraz ten nosiąc, z którego to jest zrobione. Tu jest ten magnes, musiałem go ściągnąć. Tak z grubsza palcem przejechałem pod kranem i widać różnicę, ile tam tego syfu nałapało. Tutaj dalej mi z tego leci, więc biorę się za składanie. I zaraz lecimy dalej. No i dobrze, już tutaj mocowanie odkręciłem, żeby nie zabijać czasu, jak to się mówi. Zakręcamy tutaj to. Na szczęście poszło. Mam nadzieję, że tak. Ja mam taki zwyczaj, wszystko, jak jest śrubunek, to się go skręca w palcach. Czemu tak? Żeby ten o-ring troszeczkę dłużej pożył, a jak widać, wszystko trzyma, bo zassało ten o-ring. Teraz się zastanawiam, czy czasem nie spuścić sobie tą wodę drugą stroną, ale muszę sobie jeszcze zakręcić zawór na buforze. Bo to są wszystko naczynia połączone. Czyli naczynia połączone, jak gdzieś tutaj dostanie powietrza, i póki będzie ciągłość, to będzie cały czas ciągło wodę. Teraz się zastanawiam, czy tutaj coś podstawiać, czy nie, ale zobaczymy zaraz. Trochę mam tremę, powiem szczerze, bo nie wiem, ile tej wody poleci. Tutaj w tym pionie za dużo nie ma, ale coś na pewno poleci. No właśnie. I tak to właśnie jest z przerabianiem instalacji. Najgorsze, że nie mam jak podłożyć, bo tu wszystko jest jedno pod drugim. No ale nic nie zrobimy. To musi zlecieć po prostu i tyle. Czyli wszystko, co jest w tych pionowych rurkach, tutaj gdzieś poleci. No, na szczęście tylko tyle i aż tyle. Teraz jeszcze będzie wykapywać, będzie zaciągało. Troszeczkę sobie pomożemy tym, ale tu już chyba podstawię coś, przynajmniej żeby po części łapać. Ten zawór, co wam pokazywałem, muszę przestawić, bo teraz tutaj będzie szła kałuża. No ale nic nie zrobimy. Tak wygląda przerabianie instalacji, dlatego mówiłem kilka odcinków prędzej, że jak chcecie coś robić, to róbcie to poza sezonem. Tak, żeby nie musieliście spuszczać wrzącej wody z instalacji na idącej instalacji grzewczej. No i dobrze. Teraz nie wiem, czy to pójdzie. Nie pójdzie. Czyli będę musiał samą tą rurę zdemontować. Są paski, czy jest obejmy zeszło, czyli muszę odkręcić jeszcze dół rury i na dolnym śrubunku to rozkręcić i sobie wziąć na warsztat, złapać do imadła.
Czyli jak to się mówi, najbrudniejszy etap mamy za sobą. Później będzie jeszcze kwestia, będę musiał sobie to pomierzyć, mniej więcej ile mam na przykład odtąd dotąd i odtąd tego śrubunku dotąd, że jak wkręcę to do zaworu trójdrożnego, to będę miał te same odstępy, żeby nie naciągać te rury, choć jak widać one, no ta ma tolerancję, ta się dostosuje, bo ona też specjalnie nie jest jakoś mocno złapana, ale to będę musiał też sobie jakoś policzyć, żeby to mi wszystko później się wpasowało. Dobra, wracam zaraz do was, jak sobie to całe wyciągnę. No i jak zawsze wychodzi coś w trakcie. Miałem sobie zawór i widzicie, mam nadzieję, że nie trzeba mówić o co chodzi. Nie liczyłem z tym się, że jest różnica aż taka w wymiarach. Tutaj brakuje, powiedzmy, odtąd dotąd około 2 cm, jak tutaj bym dał na 0, a tutaj nawet nie mierzyłem. Ja już wiem, że będę musiał czarować, dlatego jak mówiłem dużo razy, to się zaczyna robić przed sezonem. A teraz zamiast to być akcja na kilka godzin, się okaże akcją na kilka dni, bo tutaj będę musiał coś albo jakieś przedłużki wstawiać, albo coś. No, długa, smutna historia. Dlatego warto się wziąć za centralny przed sezonem. Żeby później nie biegać, latać i żeby czegoś nie brakło przypadkiem. Dobra, wrócę do was, jak to tutaj skręcę albo nie skręcę. Na pewno to odkręcę i będę kombinował, jak to rozwiązać. To na razie. Udało mi się kupić jedną przedłużkę. Niestety nie udało mi się tutaj dostać, żeby tutaj wstawić, ani żeby tu. No ale na szczęście miałem na tyle elastyczne rurki, bo ta w ogóle nigdzie do ściany nie jest złapana. Dopiero tu. I to się poddało, jak to się mówi. To się po prostu ta rurka poddała przy pompie, co ciągnie do piwnicy. A tutaj niestety musiałem naciągnąć. Jest to naprężone. Jest połapany. Wszystko mam poodkręcane. Kapała mi woda, jak to mówiłem prędzej. Rączkę po prostu obróciłem, bo blokada, tutaj co jest od boku, jest po prostu źle wycięta. Dobra, puszczamy wodę. Odpowietrznik ruszył. Na razie nic nie leci. Nic nie leci. Jest chyba ok. Spróbujemy uruchomić pompę. Zobaczymy, co się będzie działo. Tylko jedynie chyba będę musiał sobie to jeszcze odkręcić. Tylko teraz w tę stronę. Chyba w tą. Albo w tą. Ok. To. Teraz powinna ta pompa ruszyć. Gdzieś słychać, że powietrze zaczyna krążyć. Dobra, mam. Tak. Teraz gdzie to było? Pompa CO, to była chyba pompa dodatkowa 1. Tak. Ruszyła maszyna. Teraz. O. Pociągło. Miało tutaj mam odpowietrznik. Nietypowo, bo nie było gdzie go wsadzić przed pompą, no ale złapało mi powietrze. Trudno. Teraz mniej więcej sobie to dam tak pół na pół. I teraz muszę kilka razy chyba powłączać, wyłączać pompę, bo jak to się mi powietrze sobie poleciało, słychać. Jest taki sposób, że po prostu teraz trzeba kilka razy powłączać, wyłączać. Niestety ta pompa nie ma funkcji automatycznego odpowietrzania, dlatego trzeba to zrobić ręcznie.
Trzeba poczekać, bąbelki się zaś ułożą. Może było słychać, robi takie plum plum. One sobie wędrują do góry, układają się i zaś. Nie wiem, czy to słychać, ale mam nadzieję. Jeszcze jest inna opcja, że można go przegonić. Tylko wydaje mi się, że pompa idzie na takich dużych obrotach, że ona w ogóle nie jest w stanie pompować teraz. A, słyszę, że już w buforze się woda powietrze pojawiło. I to tak będzie trzeba kilka razy. Porobić, żeby, jak to się mówi, wygonić te wszystkie powietrze z układu. Niestety nie umiałem w lepsze miejsce dać odpowietrznika i teraz są takie efekty, jakie są. No ale coś za coś. Jak to się mówi, też na co dzień się nie modernizuje układu. Damy sobie zaś na jedynkę. I tak będę sobie robił przez dłuższy czas, nie będę zanudzać. Później przyjdziemy do etapu, jak się wszystko odpowietrzy, żeby tu założyć siłownik, żeby to było dobrze ustawione. A na razie będę to odpowietrzał, puszczę to, będę sprawdzał, co się dzieje, albo co się nie dzieje. Na razie wszystko wygląda git. Nigdzie nic nie kapie, nic nie leci. Jest wszystko na razie w porządku. Dobra, to do poznania za kilka dni. Na razie. Troszkę czasu minęło, odpowietrzyłem i aktualnie mamy temperaturę na piecu coś, może być 19 stopni. Tu mamy takie słabe 11,5, 21,5, pardon. A tu mamy takie 20. Tą pompkę dałem sobie na drugi bieg, a ta sobie biega na pierwszym. Zapowiadają się ciepłe dni, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. Ostatni raz zobaczymy, jak wygląda woda. No jest to woda. Jest to normalnie mazidło. Żeby się nikt nie czepiał, że to jest wyschnięte. Samo nie mokre. To jest wszystko kwas siarkowy. Zobaczymy za dzień, dwa, jak to się wszystko zagrzeje, czy się poprawi. Bo mam nadzieję, że zgodnie z oczekiwaniami tak się stanie. Więc zamykamy i do zobaczenia za jakiś czas. Witam ponownie. Udało się zamontować regulatorek, czyli sterowniczek i siłowniczek. Jak widać, jest na zero. I też to wskazuje, że tutaj to jest zamknięte, czyli to tutaj jest zamknięta ta strona, czyli jest obieg zamknięty. Mieli w samym centralnym jest 22 stopnie. Czujnik mam tutaj dany, pod rurę. I mamy temperaturę wyższą na piecu niż otoczenie. Otoczenie mamy około 20 stopni i wilgotności 75%. Wskaźnik jest naprawdę dość precyzyjny, więc mu uwierzę. I teraz tak. W
piecu. Na razie się nic nie stało. Puściłem nawiew, żeby to zaczęło pomału odparowywać, co tutaj mamy w środku. Więc to jeszcze chwilę potrwa, niż prawdopodobnie to odparuje. Bo dopiero teraz to się zaczyna grzać. Więc na razie eksperyment trwa. I teraz kolejny etap eksperymentu. Mamy czujnik temperatury. Mamy palnik, który w miarę działa. Nie wiem, czy mi się uda to złapać. Troszkę nagrzałem. Już skoczyło wyżej. 38, 40. Jeszcze zawór nie reaguje, bo ja go chyba ustawiłem na około 60. Ale sobie to przestawimy, ale na razie zrobimy sobie palniczkiem. A później sobie ustawimy temperaturę na przykład na te 22 stopnie. Na razie nic, pomału rośnie, czyli zacznie spadać. Podgrzejemy. Jeszcze ruchu brak. O, jest 69. I ruszyło, czyli zaczyna otwierać. Czyli w przypadku, nie wiem, czy będzie widać, tak próbuję to złapać, żeby było widać. Czyli w przypadku wzrostu temperatury zacznie otwierać zawór, żeby na instalację poszło. Czyli jak kocioł osiągnie temperaturę powrotu, to powinno być git, ale zaś zaczyna spadać i zaś zaczyna zamykać. Dobra, czyli zmienimy sobie 6,5, 65. Damy sobie te 22, co teraz jest, bo mi chodzi o to, żeby teraz to było, jak to się mówi, na bieżąco 20 stopni. Czyli 20 stopni i zacznie mielić. W sumie mogę zrobić, żeby temperatura na powrocie zawsze była niższa, wyższa. Teraz nie ma pomysłu. Ale żeby było 22 stopnie, to będzie mielić w dobrą stronę, będzie otwierać, a jak będzie mniej, to zacznie zamykać. No w sumie dobrze. Czyli teraz ściągamy z instalacji z domu, bo dzisiaj było trochę cieplej, jest 22. Na buforze, na górze też jest coś koło tego. Na jednym niżej też coś koło tego. Tu już widać, że jest troszeczkę mniej. A na samym dole jak zawsze najchłodniej. To jest już przy podłodze. A to jest 500, więc jak to się mówi, ona potrzebuje czasu, żeby się zagrzać. Jak wspominałem, ta pompka idzie na wyższym biegu, na drugim, a to dalej sobie za zaiwania na pierwszym. No i tutaj sobie leci dalej. Tutaj niby mamy 35, czerwono, kontrolka się zrobiła, czyli że chyba jest zamknięte, albo przegrzane, nie, 34 stopnie, bo jeszcze chyba zostało, bo czuć, że jest ciepłe. Dobra, eksperyment trwa, o, a to jest grzejniki powrót, więc zobaczmy. Dam czujnik z powrotem tam, kilka dni to przytrzymam, zobaczymy, czy tak jak chcę odparuje ten kwas. No, kwas raczej nie paruje, no ale ta woda z kwasu, czy po części odparuje. Dobra, to do
To jakiś czas. Witam ponownie wszystkich. Minęło parę dni. Jak widać, regulatorek już wskazuje 23 stopnie tam na powrocie. Pompki sobie działają jak powinny. Coś mi ze mnie chce złapać. O. Już mamy na powrocie troszkę więcej. Wtedy było około 20, jakieś takie słabe 20. Tutaj już widać też, że już jest na 9, więc się poprawiło. Ta pompka dalej z tą samą wydajnością. Było kilka cieplejszych dni, więc tu temperatura też trochę wzrosła. Na buforze mniej więcej tyle samo, co było. Pierwszy, drugi, trzeci i na samym dole. Troszeczkę więcej niż 20, bo było cieplutko. Na szczęście nic nie kapie. To, co zostało, no niestety, to jest w większości przypadków ten syf, co jest w instalacji. Dlatego muszę jeszcze jeden taki filterek założyć tutaj. A pardon, tu. Tutaj na to. Ale to dopiero, jak to się mówi, skończę jeden etap, bo mam za dużo rzeczy rozkopanych. Już sobie prędzej sprawdziłem, jak to wygląda w piecu. I tak szukałem, żeby było fajnie poznać. Widać, że tutaj coś jest. To była woda, co nakapało. To się zrobiło już twarde. Bo zaczęło odparowywać, no ale kwas siarkowy nie odparuje do końca. Staram się mieć w miarę suchy palec. Tutaj była woda. Tu. I ona się zrobiła skamieniała. To wszystko, co było, jak widać, już jest skamieniałe, bo nawet widać, jak to rozmazuje. Już jest tam, gdzie jest siara, to jest siara, ale to już wyschło. Suche, wyschnięte. Spróbuję drugą ręką. To była normalnie woda wisiała na tym. A teraz to jest suche. Więc w końcu osiągłem to, że mam suchy piec. No ale gdzie jest siara, to jest siara. Siara nie odparuje. Czyli, jak to się mówi, samozachowanie pieca jest osiągnięte. Już na przyszły sezon nie dopuszczę do tego, żeby takie skropliny się porobiły, bo będzie od razu puszczone w tryb letni, nazwijmy to tak. Czyli będzie piec dogrzewany przez całą resztę instalacji. Tutaj nie patrzę, ale zobaczymy. Tutaj też siara. Niestety. Troszkę jeszcze wody jest. Mam nadzieję, że widać. No, woda albo siara. I tutaj za dużo się nie zmieniło, jak to się mówi. Może tutaj jest suche. Dobra, muszę zmienić zaś rękę. Jest to suche. Czyli, jak to się mówi, pozbyłem się większości wilgoci, została tylko siarka. Nawet widać, że to się tak fajnie błyszczy. Się kryształki robią na tym. Nie wiem, czy to będzie widać. Dobra, eksperyment udany. W sumie takie same coś miałem zrobione na starym piecu. Tylko że na starym piecu była tylko jedna pompka. Nie było tyle, jak to się mówi, roboty, żeby to wszystko ogarnąć. Dobrze. Można zaliczyć ten etap za zakończony. Tutaj jeszcze muszę teraz czujnik ponownie zamontować. Bo nie wiedziałem, czy czasem nie będę musiał coś ściągać. Na razie jest git, nic nie leci. Może jak temperatury dostanie, to coś zacznie cieknąć. Ja tak zauważyłem, że to ciepło-zimno i się zaczyna coś pojawiać. Dobra. Dzięki za obejrzenie. Jakby ktoś miał pytanie, dlaczego w ogóle takie coś zrobiłem, albo jak to można łatwiej zrobić, niech śmiało pyta.
Palce w górę, lajki, subskrypcje bardzo pomagają. Dziękuję za subskrypcje również, bo już pomału 250 ich mamy. Taka magiczna liczba jak dla mnie. Więc w 1/4 do 1000. Oby tak dalej. Dzięki Wam jest to możliwe. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć.